Cześć wszystkim, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jeden z najlepszych sposobów, jakie znam na falmienie mrocznego paliwa oraz innych przedmiotów falmujących z małp oraz królików. Jak tylko się skończy ta cykl koszmarów, przejdzie w stan uspokojenia, to wtedy ja przejdę tutaj, gdzie jest pole małp, gdzie wybudowałem swoje króliki oraz ogrodzenia, oraz wtedy będę mógł pozbierać lód. Chciałbym Wam zaprezentować, jak bardzo to są duże ilości i dlaczego warto to zbudować. Oraz jeszcze, jak to lepiej zebrać, ponieważ jest tego tam naprawdę dużo. Dlatego zastosuję amulet. No. Także czekamy na tę fazę koszmaru. I teraz właśnie nastała faza koszmaru, wyciszenie, uspokojenie. I teraz należy pobiec najlepiej na noktowizji, ponieważ wtedy mam największe pole widzenia. Pobiec i żeby wszystko się pozabijało, tak to powiem. Bo jeżeli pobieglibyśmy na samym początku, to wtedy byśmy niestety mogli zostać zaatakowani przez małpy, a że same króliki z siebie nie zaatakują małp, bo nie mają wyraźnego powodu. No i jak widzicie, tutaj wszystko się zabija, masza lutu leży. Ale nieźle się tu wszystko bije ze sobą. Jestem zadowolony z tego efektu. Jeszcze jakby się pająki aktywowały, to króliki też wszystko zabiją. Możecie tutaj też zawsze nasłać robaki głębinowe. One już bardzo szybko rozwalą, co trzeba. Ważne jest też, żeby pozamykać jednak małpy i króliki ze sobą. Czasami, jako że to dopiero wszystko jest zbudowane, to jeszcze jest kilka królików na zewnątrz, ale z czasem one, myślę, będą ginąć i będą jakby się znowu wracać do domków. I po pewnym czasie już nic tutaj nie będzie się pamiętać, oprócz mnie. No i chyba już wszystko się zabiło, co się miało zabić. Teraz pokażę Wam, jak to dobrze działa. Ważne jest, żeby nie mieć żadnego... Kurde, to było nierozważne. Ważne jest, żeby nic co do opinii nie było w Waszym ekwipunku. Żeby nie pozbierać takich bezużytecznych rzeczy jak kupa, które możecie o wiele lepiej zebrać, tylko właśnie samo paliwo. Jak widzicie, działa bardzo dobrze. Sam podczas budowy już tyle naopałem tego paliwa, że teraz mam już około 6 stagów w skrzynkach, więc nie narzekam. A wcześniej, no cóż, szybko schodziło paliwo, bo zawsze miecze, to tutaj inne cieniste formy, które też wymagają. A fajnie też, że to wszystko się tak koncentruje, nie trzeba biegać. A nawet jeżeli wam małpy coś ukradną, to zawsze... Jak one znowu zostaną zabite, to wszystko odzyskacie, więc tak naprawdę nie ma co walczyć z nimi. Jeżeli chcecie coś odzyskać, wystarczy poczekać. Tutaj jeszcze dwa. Coś się nie zbiera. Zbierajże. Dziwne. A, bo już mam 40, no tak. Cyk, cyk. Teraz widzicie, że działa. Ja się dziwiłem, dlaczego się nie zbiera. Co tutaj jeszcze? Dobra, nie będę jeszcze podchodził. Sam amulet jest dosyć taki... No, wystarczy na podniesienie z tego, co czytałem, na około 300 przedmiotów, więc martwić się o niego nie musicie. No, to chyba już wydaje mi się, że wszystko. Jeszcze się przebiegnę i wam powiem co i jak. O, tutaj jeszcze chyba nie zabrałem. O, jeszcze. No, ale główne rezerwy paliwa zostały już wywiezione. Chociaż tutaj jeszcze parę. No, to chyba już wszystko. Jak widzicie, metoda jest bardzo użyteczna. Jednocześnie sprawia, że tutaj w cyklu koszmaru opłaca się biegać. Chociaż kiedy będziecie tu w początkowych dniach biegać, musicie uważać, żeby podczas cyklu koszmaru jak nie być tutaj po prostu, bo jeszcze wtedy siły królików będą niewystarczające, żeby wszystko wybić i wtedy może się bardzo łatwo na siebie ściągnąć gniew ogromnej armii. To naprawdę ogromnej. 30-40 małp to w ruinach jest na porządku dziennym.
A ja tu jeszcze mam świat ustawiony na małych ustawieniach, więc też się może zdarzyć, że będziecie mieli po prostu tego więcej. Ale sama inwestycja tutaj, jak widzicie, jest droga. Ja tu mam chyba z 50, nie, 60 co najmniej jest tych domków. Ale no cóż, dużo oszczędności, bo standardowe farmienie paliwa przy, powiedzmy, takim zabijaniu halucynacji albo przy bawieniu się w złe kwiaty jest nie tak bardzo, nie masz takich ilości, żeby tak, jak tak z tego mojego doświadczenia wynika, że tak, żeby zebrać taką ilość paliwa, to potrzebowałem około 2-3 dni, o kurde, co za małpa. Potrzebowałem około 2-3 dni, żeby wszystko pozbierać. A tutaj to jest chwila, 5 do 5 minut myślę i macie już naprawdę pokaźną ilość paliwa. No i to chyba już wszystko. Myślę wam, że wam powiedziałem i pokazałem wszystko. No kurde, zużyłem mogę. No ale w każdym razie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że sposób się wam spodobał i też będziecie chcieli go osiągnąć. Chociaż jak widzicie, wymaga on, no co 100 dni będziecie farmić, myślę, te króliki, bo to jest naprawdę dużo. Duża ilość kłębków z 200-300. Ale no jeżeli się wam spodobało, to pamiętajcie o tym sposobie, żeby go u siebie wykorzystać. Ale to chyba wszystko. Dzięki za oglądanie i cześć.